Ja chciałam przed wami powalić swojego wroga. A to jest pewien kompleks, który miałam od dzieciństwa. Wstydziłam się swoich zębów. I wiecie, nie odzywałam się w ogóle. Wolałam się nie odezwać i już pokazać to, co było we mnie wstydliwe dla mnie. Wchodziłam do tramwaju, widziałam ludzi, którzy się śmieją i myślałam, że śmieją się ze mnie, bo ja jakimś cudem wiedzą, jak wyglądam. A niedawno, gdy biegałam, Duch Święty przypomniał mi taki obrazek, taki fragment programu, gdzie ludzie poddają się operacjom plastycznym. I tam był taki bardzo młody człowiek, bardzo ładny. I mówił o swojej zmarszczce, która mu się robi w momencie, kiedy zmarszczy czoło. I on powiedział, że nie pójdzie dalej. On wie, że nie osiągnie niczego w życiu, ponieważ ma tą zmarszczkę i chce ją usunąć. I ja wtedy zrozumiałam, że mam coś takiego, co trzyma mnie przed pójściem dalej. Mogłam podnosić ręce na ulicy, ale wstydziłam się otworzyć swoich ust, gdy nie miałam mikrofonu, który mnie zasłaniał. I wiecie, zachowywałam się, mam teraz 47 lat, zachowywałam się jak dziecko, które bawi się w chowanego i zasłania swoją ręką oczy i wydaje mu się, że nikt tego nie widzi. Nikt go nie widzi w tym momencie. Ja wiem, że wszystko, co się ujawnia, jest światłością. Chcę dzisiaj obnażyć dzieła diabelskie i powalić je na kolana. I mówię, że nic mnie nie powstrzyma. Nic mnie nie powstrzyma przed otwieraniem swoich ust. Zrobiłam to na grupie domowej, ale ja chcę służyć wielu. Dlatego chciałam stanąć przed wami, żeby dzisiaj powiedzieć, że jeśli cokolwiek masz, co cię ogranicza, to jest tylko bariera w twojej głowie. I ja teraz burzę tą barierę w swojej głowie. Wiecie, to było przemranie, to było niezadowolenie, to był Bożek. Mimo tego, że tego nie znosiłam, to był Bożek. I od dzisiaj uśmiecham się do was i mówię, nie wstydzę się, ponieważ cały mój wstyd poniósł Jezus na krzyżu. Nic nie może cię zatrzymać. Nic nie może cię zatrzymać. Jeżeli coś takiego jest w tobie, zepchnąłeś to gdzieś. Powal to dziś. Powal to dziś. Cokolwiek.